A mnie czasem brzmi, a czasem ciut mniej. Bisu nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Nie, ale to słuchajcie, poczekajcie. Dobrze, ale na pewno Wysockiego nie zaśpiewam, ale spróbujmy zrobić coś takiego. To nie ma żadnego związku z Włodzimierzem Wysockim, ale właściwie ma. Mianowicie Włodzimierz Wysocki pisał, jak mówiłem, takie teksty, do których trzeba było mieć absolutnie perfekcyjną dykcję. I dlatego pomyślałem, że może sprawdzę, jaką wy macie dykcję. Bo ja mam piosenkę, która mówi o tym, jaka jest dykcja, co to jest w ogóle dykcja. I tak pomyślałem, że może teraz sprawdzimy, skoro tak się domagacie. Aktorzy, żeby mieć dobrą dykcję, wymyślają sobie różne trudne do wymówienia zdania i powtarzając te zdania wielokrotnie rozgrzewają mięśnie, które do tej dykcji służą. To są mięśnie języka, szczęki, ogólnie tak zwanego aparatu mowy. I żeby mieć te mięśnie rozgrzane, to powtarzają różne takie trudne do wymówienia zdania. Znacie na pewno takie zdania, mówi się na przykład stół z powyłamywanymi nogami. Prawda? Albo, no nie wiem, jakie znacie powiedzonka? Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, prawda? Albo na przykład takie, spróbujcie powtórzyć, połóż rewolwer na kaloryferze. Połóż rewolwer na kaloryferze. A widzę, że pani z rewolwerem ma byta. Dobrze, nie, a może coś takiego, no to jak tak dobrze poszło, to może coś innego. Na przykład powtórzcie, wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. To jest po polsku. Tłumu. Pan już umie. Powiedział tłumu. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Nie, to jest za trudne. Ale spróbujcie powtórzyć coś łatwiejszego. To jest na przykład coś takiego, takie powiedzonko jest ostatnio, nawet dosyć modne. Mówi się tak. I cóż, że ze Szwecji? To pani mówiła. No proszę bardzo, wszyscy. I cóż, że ze Szwecji. A jak panu widzę, ta Szwecja nie wychodzi. To ja panu zmienię, żeby panu... Nie. Ja panu zmienię, żeby było coś łatwiejszego. Na przykład niech pan powie, i cóż, że ze Swarzędza. Dobrze. Nie, kochani, ale tak, spróbujmy zaśpiewać ten refren mojej piosenki o dykcji. Nie, bez akompaniamentu, bo nie mamy akompaniamentu, ale to się da. Tylko fragment, dobrze? Ten refren brzmi tak. Skupcie się, bo będziecie śpiewać razem ze mną. Brzmi tak. Gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby, treść sierp sierść. To dopiero połowa ćwiczenia. Potem jest zgiełki giełka len, kiełki giełda chęp, kiełki giełka serc perć. Nie, ja wiem, pani przerażona. Nie. Ale ja nie chcę, żebyście cały ten refren ze mną śpiewali. Wystarczy je trzy wyrazy. Trzy wyrazy dacie radę. One brzmią tak. Treść, sierpc, sierść. Powtórzcie. Treść, sierpc, aha. Nie, bo najpierw trzeba te wyrazy zrozumieć. Jak się je zrozumie, to potem dużo łatwiej idzie. Ja wytłumaczę każdy wyraz z osobna. Pierwszy wyraz. Treść. Powtórzcie. Treść. No jaka może być treść? Wiecie, rozumiecie ten wyraz. Treść. Jaka? Żołądka. Żołądkowa może być też. Tak, piosenki może być, ale ta żołądkowa mnie zainteresowała. Pan widzę, jakby już trafiony tą żołądkową lekko. A propos alkoholu, to ja mam takie bardzo mądre powiedzenie, które powinno, ja bym tu w Radkowie powiesił na billboardzie, żeby ludzie pamiętali. To jest bardzo mądre. Ono brzmi tak. Człowieku, pamiętaj, że jak się człowiek napije setkę wódki, to się w człowieku budzi drugi człowiek, który też by się napił. Prawda, jakie to mądre? Pierwszy wyraz pamiętacie? Treść. Drugi wyraz sierpc. Takie miasteczko jest sierpc, jak się jedzie do Torunia, to tam, tylko trzeba uważać, bo tam z suszarką stoją. Sierpc. I trzeci wyraz sierść. Powtórzcie. No to od razu widać, że każdy ma. Pan już nie ma. Ja też już nie mam. Ale nie wiem, czy pan ma tak samo jak ja, bo na przykład moja żona odkryła, że moje włosy wcale nie opuściły mnie na zawsze. Tylko zmieniły miejsce pobytu.
Nie? No, pan też tak ma. No, czyli nie mamy czego bać, wszystko jest dobrze. Powtórzmy wszystkie trzy wyrazy. Treść, sierpc, sierść. Sami? No właśnie, adykcja to jest mój wyraz troski o spółgłoski, o ojczysty język polski. Mozolna musztra słów, by język zdrów bezbłędnie moje słowa niósł. Ze sceny, estrady, ekranu i stąd wargowo, zębowo eliminując błąd. Więc gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby. Treść, sierp, sierść, taki jest rytm. Zgiełk igiełka len, kiełk igiełda hen, pchełki mgiełka serc perć tędy, bo dźwięków powstawanie to wprawianie jest powietrza cząstek w drganie. Poprzez nasadek, krtań, gdzie źródło drgań, aż w końcu poprzez dwie z trzech jam. Gardłowa, osowa i ustna. W tej jamie zaranie artykulacja ma. Więc gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby, treść sierć sierść. Zgiełk igiełka len, kiełk igiełda hen, pchełki mgiełka serc perć tędy, szybciej gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby. Zgiełki giełka len, kiełki giełda hen, pchełki mgiełka serc perć tędy, szybciej gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby. Treść sierć sierć. Zgiełki giełka len, kiełki giełda hen, pchełki mgiełka serc perć tędy. Można? Można. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do następnych bardów, tylko że jeszcze przypomnę o tym SMS-ie, to tam bardzo ważne jest, że po tym AT trzeba dołożyć kropkę. Ja o tym nie powiedziałem. Na numer 72355 AT.54 za 2,46 groszy i plebiscyt atrakcja turystyczna roku Gazety Wrocławskiej. Wieża widokowa w Suszynie. SMS-ujcie, będziecie sławni na całą Polskę. Dobrze, a teraz zapowiem następnych wielkich, wspaniałych, widziałem ich koncert, cudownych, Igora Jelinka i Stanisława Marińczenko. To jest grupa międzynarodowa. Drugi raz już na festiwalu Wołodia pod Szczelińcem. Czesko-polski duet, który można określić jako rosyjski. Wspólny projekt dwóch muzyków, wokalisty oraz muzyka multiinstrumentalisty. O, do tego się dykcja przydaje na przykład, żeby powiedzieć multiinstrumentalista. Stanisława Marińczenko z Wrocławia i gitarzysty oraz wokalisty Igora Jelinka z Ostrawy. Wykonują własne utwory, również covery, ale z naciskiem na rosyjski kontekst kulturowy. Razem stworzyli wielobarwny program koncertowy. Wykonanie ich charakteryzuje bogactwo oryginalnych, wokalno-instrumentalnych aranżacji. Co ja czytam? Przecież to za chwilę będzie słychać. Kochani Igor Jelinek i Stanisław Marińczenko. Thank you.
Raz, dva. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté tohoto festivalu. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать. Я сейчас спробую говорить по-польски, но это по раз первый. И учу себя польского. Там могут быть błędy, но вяжу себя не за дуже. Первая песенка, которую заграмы, есть в языку чешском. Называется «Jedno oci» и есть о людях, которые patrzą на świat через jedno око. Náhle skončila a ty se znovu odbyla na druhý duhy a prázdná láhev zbyla. Za tichých tónů klavíru modlí se modlí za víru, tvoj vnitřní, co není palež sama. Ještě hlad, co ti řeknou, nemyslí si, že jsi v právu, tohle je tvá šance poslední, když se změníš, tak si kvetnu, přísám ti hned smeknu, klobouk, co mé témě již dávno nezdobí. A bez emocí a bez emocí, jdeme nocí a jdeme nocí, a jsme jedno ocí. Bez emocí a bez emocí, a jdeme nocí a jdeme nocí, a jsme jedno ocí. Solo! Bardzo. Kolejny utwór, który zagramy teraz, się nazywa Od prosienia do prosienia. Od pożegnania do pożegnania. Dziękuję bardzo za tłumaczenie. Tak. Bardzo proszę. I to piosenka Aleksandra Dolskiego, rosyjskiego barda. I jest o tym, że... Tak, przepraszam. O tym, że ludzie żegnają się wszędzie, na dworcach kolejowych,
i nie wiedzą, czy zobaczą się w ogóle kiedykolwiek. Piosenka liryczna, wielce smutna, refleksyjna. Od prosienia do prosienia. Lучше nie skażesz. От прощания до прощания, возвращение одно. Частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь. Разделилось все на свете на любовь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым. Снегу много, неоглядно эта даль. Бесконечная дорога, быстротечная печаль. Улыбнись мне на прощание, слышишь поезда гобой. Я уеду не с вещами, я уеду сам собой. Я уеду не с вещами, я уеду сам собой. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым. В шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Видит старые вокзалы, слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым. Dziękujemy bardzo. Kolejny utwór, który zagramy, nazywa się Balada o podejściu w raj i jest pracą Włodzimierza Wysockiego, albo utworem, piosenką. Kompozycją. Kompozycją. I Balada o podejściu w raj to jest taka tematyka bardzo pesymistyczna, bo... ale chcielibyśmy tu tę piosenkę dedykować pierwszej żonie Włodzimierza Wysockiego, która niestety wczoraj zmarła i dlatego chcielibyśmy dedykować jej piosenkę o podejściu w raj. Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты. Все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты. А класс второй не выше класс, зато с бельем.
Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не уметь, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи для наших воплей, он наглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь — ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и как положено умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Сыновья и внуки внуков в трех веках. Не дай, Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит нас какой-то тип и пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак. Где побежден гонконгский грипп, на всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Спасибо. Kolejna piosenka, którą zagramy, jest utworem Karela Kryla z jego ostatniej płyty. Nazywa się Monologi. Płyta się nazywa Monologi. I piosenka też nazywa się Monologi. I jest o takowym świecie.